Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej, a mój mikrofon jak zwykle jest rozkręcony prawdopodobnie. To jest taka klasyka, tylko za niego przepraszam. No ale kontynuując, dzisiaj po raz kolejny widzimy się w Darkest Dungeon i mam przyjemność ogłosić, że idziemy na pierwszą wyprawę już weterańską. Weterańską, czyli zawyżony poziom trudności, nowi przeciwnicy, lepsze skarby, tego typu sprawy. Po dogłębnej analizie stwierdziłem, że najlepiej byłoby pójść na średnią weteranską, bo jednak taki przedmiot to no nie byle co, ale niestety okazało się, że no, jakby to najprościej określić, no cóż, po pierwsze nie mamy flagelanta, a po drugie, no, mam jeszcze zbroję drugiego, tak, już zauważyłem, że to drugi, ale ciągle się plączę, poziomu. Na wyprawach weterańskich może to być wielka ujma, dlatego też stwierdziłem, że no, widzicie, zresztą to jest ekipa z ostatniego odcinka. Pójdziemy, jeśli już, na wyprawę taką krótszą trochę. Nie jest to co prawda najlepsza wyprawa, ale chcę wam po prostu pokazać różnicę w weterańskim. Nie jest w pełni wyposażona w błyskotki. Nie no, ostatnio... No, nie wiem... Dobra, wiecie, co już sam w sumie nie wiem, co chciałem. Tak się zastanawiałem, czy brać, czy nie brać, ale dobra. Trudno, niech będą wolniejsi, ale przynajmniej będą mieli większe szanse na ogłuszanie. Wyprawy weterańskie są jak nic, dużo trudniejsze. Nie mamy gotówki, dlatego też liczyło się trochę obłowić w tej wyprawie. Ale oczywiście będzie różnie. Chociaż wiecie co, nie, tego nie wezmę. Jedno serum będzie, drugi to za to. Proszę, nie, tego nie ma co bardziej, tak tego nie użyję. No i tak się prezentuje to, co biorę. Wiem, że strasznie dużo. Dobra, pochodnie może wezmę ze 6. I łopaty. Dobra, dwie wystarczą. Wiem, że pewnie jak zwykle przesadzam i w ogóle. No, ale niestety. Taki już mój urok osobisty, czy coś. I wydaje mi się, że chyba będę musiał naprawdę przyciszyć ten mikrofon, bo coś taki dziwnie hałaśliwy się zrobił. Więc pozwólcie, że spróbuję chociaż trochę go unormować. Dobra, powinno już być okej. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. No, więc jeszcze zanim tylko zaczniemy, to przywróciłem już za tą strzałkę naszej wspaniałej złodziejce grobowej. No i ma już swój wspaniały przedmiot, który dopiero co niedawno zdobyliśmy. Nie, to jest po prostu chluba mojej kolekcji jak nic. Wraz w sumie z tymi pozostałymi. Teraz takie krótkie jest. To jest coś nowego. Jeszcze z takimi zbrojami się nie spotkałem, także no. As the light gains purchase, spirits are lifted. Drużyny chyba nie muszę przedstawiać, ale nic. Przedmioty w sumie są bardzo podobne. Jedne z tak naprawdę się różni, to to, że już weterańska podróż, więc... Super. Ambushed by foul invention. No, przeciwnicy będą dużo potężniejsi, nie chodzi tylko o statystyki. Ale też o ataki. Często nowi przeciwnicy będą się też pojawiać już w końcu. Ale tutaj chyba wszyscy już byli, tak, wszyscy już byli. Więc cóż. Ale nie wiem w sumie co mam o tym powiedzieć. Nie, nie ta zdolność oczywiście. No i się zaczyna. Co jest tak właściwie najgroźniejsze? To ma odpowiednio zarazy tyle, ja mam 120 bazowego. Plus tej 35, plus tyle. Wydaje mi się, że mam ponad 100 na to, że go zaratuję, więc... A no, udało się. Także widzicie, no. Moja ulubienica jest już coraz potężniejsza w kwestii zatruwania. Co prawda przydałoby się zdobyć ten drugi akcesorium, wtedy byłoby najlepsza. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi do końca, to zestaw. A zestaw daje dodatkowe bonusy. Też nie jestem pewien, czy w jej przypadku te bonusy są warte uwagi. Aż tak bardzo, no ale cóż. Lepszy rycerz aniżeli nic. O, no to się nazywa porządne uzdrowienie. 14.
dobra. No nie mogło być o jeden więcej. Gdybym miała o jeden większą truciznę, to już bym się go pozbył. Dobra, ty głowa nie... Choroba kolejna? Co? No i niestety. Przez nieudolność zatrucia doszło do tego, do czego doszło. No nie najlepsze, ale... Mogło być gorzej. Jak zwykłem mawiać. No i czyżby potrójny, nie, podwójny. Lepsze rzucenie, jeżeli nic. Teraz już widać, że drużyna... Jakkolwiek by nie była przygotowana, może mieć malutkie problemy. Głównie ze względu na pancerze. Mniej zdrowia niż jest zalecane w ogóle. Wampiryzm? Co to znowu być? Trzecia choroba? Tyle można mieć? No, czemu nie ma ani razu pozytywnego czegoś? Może ktoś mi wytłumaczyć? Nie, aż muszę sprawdzić. Powiem wprost, jak zobaczymy kolejny raz choroby, to już bałem się, że to coś poważnego. Jednak wyszło byle co, tak naprawdę. No dobra, więc lyziemy dalej. 100% bite w salach, więc... Prawdopodobnie ostatnia jest sala, której nie zwiedzę. Bandaże? Nie. A drugi już nie będę marnował, więc... Okej, to było naprawdę ciekawe. Ale nic teraz sprawdził pilnować tej kapłanki. Masochizm nie jest najlepszą rzeczą. A może dodatek to jest jeszcze nasza jedna uzdrowicielka, także... Może być naprawdę ciężko. Zobaczcie, ale oczywiście matka wróciła, musieli teraz opowiadać na głos wszystko, co tam doświadczyłem, bo... No i zaczynają się właśnie zmiany. Teraz się oponenci mają ukrycie na start. Niestety się nie przygotowałem na to wszystko, co mogło być niewielkim błędem, no ale cóż. Szkoda, że jest na tamtej pozycji, bo jeśli się nie mylę, nasz krzyżowiec potrafi pozbywać się tego ukrycia. Ale dobra, a też tego się pozbędziemy na jakiś czas. Szkoda tylko, że to akurat krzyżowiec, a nie ktoś inny, ale... Jeszcze się okaże, co już leczne. Nieźle. Całkiem nieźle. Nie zaprzeczam. A właśnie, też zapomniałem wspomnieć, że zostawiłem jej kill-offa ze względu na to, że... Później znowu by coś było nie tak i nie miałbym tego kill-offa i bym żałował swojej decyzji. Ale tak słabo odporność na krwawienie? 14%, czyli że... Zawsze wchodzi. No tym razem już niestety trafił. Ile się będzie jeszcze ukrywał? A, dobra. Już się pokazał, więc pora się go pozbyć jak najszybciej, chociaż z drugiej strony on może być groźniejszy. 3, 5, kilo tam by było. 5, 9, ale tu mamy jeszcze tu gdzieś. Na 7, nieźle. A co, nie wiem, co mam za bardzo mówić, ze względu na całokształt, powiedzmy, sytuacji. Że nagrywam to wcześniej rano, więc pozdrawiam wszystkich, którzy budzą się przed 10. No, ja powiem szczerze, wstałem dzisiaj w sumie nawet już chyba przed 6. Ze względu na nadmiar obowiązków weekendowych. Tak więc cóż, niestety nie mogłem sobie pospać. Niedobrze. Bardzo nawet niedobrze. Stres się zbliża zbytnio do poziomu ostateczności. 3-5, a tutaj będę... To jest celniejsze nawet, więc dobra. Nie, naprawdę nie wiem już, co mam myśleć o tym wszystkim. Ale muszę powiedzieć, że... Jakby nie było...
Możliwe, że nawet lada moment uda mi się przedstawić wam pełnię Darkesta. A przez pełnię mam na myśli, że już nawet niedługo na jakiegoś bossa, takiego trudniejszego pójdziemy, innego niż nowicjuszowski, czy tam. Chociażby przedstawię wam wszystkie klasy. W sumie nawet nie wiem, po co ja to mówię. No i teraz najgorsze. Nieważne, gdzie pójdę, i tak nie znajdę prawdopodobnie jednej tej ostatniej bitwy. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Jak zwykle. No cóż. Więc... już zgubiłem wątek przez tą... przez... tą stronę z dziennika, której... nie mam wam nie pokazane, ale dobra, już macie. Nadrabiam zaległości. No nareszcie! Nie wiem, co konkretnie Vigor powoduje. Ale jak nic, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Nareszcie coś pozytywnego i... kto by pomyślał? Bitwa była tam. Normalnie kto by pomyślał, że tak się okaże? Nie, ale miło widzieć po raz pierwszy jakieś pozytywne działanie stresu. Całe cnoty, czy tam... nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale dobra, niech ona sprawdzi lepiej. Jest nawet bezpieczniej niż myślałem. I... no, zarobki są wystarczające, żeby powiedzieć, że wyprawa jest udana. O, no i niestety. Zaczynają się te rzeczy, których się obawiałem. Super potężni przeciwnicy, 120. Nie mam pewności, nawet nisko mam szansę, ale może. Tak więc no. To coś trzeba ubić jak najszybciej. Chociaż tam to też wcale nie jest bezpieczniejsze, no ale... z tego co pamiętam, to jest groźniejsze. Dużo groźniejsze, więc... dobra, ona zajmie się wyjątkowo nim ze względu na jego wysoką odporność i na to, że ona może zatruwać, ale on jest dosyć podatny na trucizny. Co takiego? Mogło być gorzej. Tak, mogło być gorzej. Dobra, więc... jego chociaż próbuję ogłuszyć. Że tamtego było łatwiej sobie. To było głupie. I się zaczyna. Ja się nie poddam ani nic. Ja wiem, że sobie poradzę. No ale jednak, tak czy siak, ryzyko porażki już jest spore. A ty próbuj ogłuszać. To jest najbliższy śmierci ona, więc... no cóż. W tym momencie bym mógł szczerze powiedzieć, że okultysty bardziej bym pragnął. Prawdopodobnie pożałuję tego, że jednak zdecydowałem się to zrobić w ten sposób. Jak zwykle zresztą. No ale cóż. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Jak to się mówi? Więc... jeśli mi zginie, to... chciałem powiedzieć, że to wszystko będzie moja wina, ale cóż, już chyba widać. A mogłem się nie porywać z motyką na słońce. Dobra, wiecie co, jeszcze chwilę spróbuję, może potem się będę wycofywał, jeśli wszystko się utrzyma w takim nędznym stanie jak do tej pory. Jak zwykle. Wiecie co, stwierdzam, że to był błąd, że jednak atakowałem dwóch naraz, a nie zajmę się jednym konkretnie. Tak czy siak. Dobra, on już jest niegroźny. Może warto, może nie było to takie najgłupsze na świecie, no ale jednak. Tylko czym teraz mamy 5, 10, 8, 13, 6, 11, ale...
życie jednej kapłanki. Z tego, że mojej ulubienicy w sumie. No ale było warte. Było warte, żeby pokazać wam, jak się zmienia diametralnie to wszystko. No i cóż, dziękuję bardzo. Zwyciężyłem, co prawda. Kapłanki nie mam. To znaczy, że teraz będę musiał się skupić trochę bardziej na tym. Ażeby znowu... No, ażeby znowu wyszkolić zastępy nowicjuszy na rangę weterańską. Nie. Dobra, kompletna czerń. Ciemność też zwiększa skarby, dlatego też no. Cóż. Niestety kolejny bohater przez moją głupotę pożegnał się z życiem, no ale się udało. I cóż, nadal mamy czas antenowy dosyć pozytywny, więc mamy więcej pieniędzy. Dalej jest to niewiele, żeby nie było, no ale... No super. No powiem szczerze wam nawet, że jest to lepsze niż naturalność ze względu na to, że jednak Manda nie pożąda. Kiepsko, kiepsko. Dla niego nawet dobrze, bo nie będę ukrywał, nie mam za bardzo żadnych jeszcze pozytywnych rzeczy dla krzyżowców, więc no nie jest źle. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. Ale zanim zajmuję się czymś, to jeszcze bym chciał wam pokazać, jak to wygląda. Pana ma już porządny nagrobek, jako że po prostu zginął jako weteran. Oni niestety, będę po prostu żałował tego ciągle. Nie, niekoniecznie. Chociaż to moja głupota. No i cóż, oni biedni. Mają, jak widzicie, niewielkie nagrobki, nic szczególnego. No ale cóż, zobaczymy, kogo my tu mamy. Biorę w ciemno. Zapasowy okultysta zawsze może się przydać. Barbarzyńka jednak nie jest aż taka cenna moim skromnym zdaniem, więc... No, teraz tylko najgorsze, muszę zobaczyć co i jak. Dla Flaglanta, super, w ogóle wow, ja to chcę, ale... Nie jestem gotów, nawet nie mam drużyny tym razem. Tutaj? Jak zwykle nie mam odpowiedniej postaci na to, ale cóż. Amulet zarazy? Nie zły nawet, ale nie. Wiecie co, chyba już wiem, gdzie idziemy. No tak, jak nic. Dlatego też niby to jest średnie i w ogóle. Ale jednak muszę spróbować, więc... Drużyna dzisiejsza. Oczywiście nasz zbrojmistrz. On ma takie piękne coś dla niego. Wiesz, on ma... Też ma naturalność, 46 życia, 6 szybkości. Ale w ten sposób ma 10% redukcji obrażeń cały czas, więc... No cóż, zaryzykuję w ten sposób. I zobaczymy, kogo jeszcze mamy. Tak szczerze. Szczerze, to nie wiem, kogo bym jeszcze mógł wziąć. Ale jak nic... Muszę go trochę zmienić. Ze względu, powiedzmy, na to, że jednak... Tym razem nie będzie on tylko służył do tego, żeby wzmacniać przez większą część gry. Wezmę mój podstawowy ataki. Unik i redukcja stresu, albo celność, krytyk, obrażeń podczas gry, dobra. Więc w sumie... Jedno użycie tylko, a tutaj mam ile chcę, więc... No tak się prezentuje. A do towarzystwa weźmiemy mu... To nie Bopa. Nie wiem, czy cokolwiek mam dla niego. Takiego w sensie, no, przydatnego, ale niech idzie. Gdyż przydałby się on no wyżej. Ale rekin, tutaj to... Szkoda, mogło być gorzej. Okej. Jego biorę po prostu ze względu na sam w sobie fakt, że mam już dwie rzeczy dla niego i... żniwa, czyli na środkowych tych tam i... No, nie muszę go zmieniać za bardzo, idzie na to miejsce. A ostatnim... jakby to najłatwiej określić... A na ostatnie miejsce w sumie wezmę tą tutaj kapłankę. Wolę pójść na bezpieczniejszym połączeniu ze względu na cały kształt sytuacji. Więc jej dałbym... kamień ogłuszeń, jak nic. I to tyle? Coś jeszcze?
Ile szybkości ma Bob? A tylko w pierwszej rundzie, dobra. Podniósłbym jednak tej dwójce jeszcze uniki. Może to nie, i niezbyt pozytywny pomysł. I bardzo, dobra, 20 minut już przegadane i w ogóle. Powinienem się śpieszyć tym odcinek, choć jest strasznie długi, no ale... Taka wyprawa to bierzemy na minimum tyle żarcia. Z 4 łopaty. 3 sera, 2 bandaże. Tego z 4, bo są tutaj te... Dobra, bo nawet nie wiecie co, ale są po prostu koralowce, które pozwalają usuwać negatywne nawyki, więc lepiej mi tu dużo, z 2 takie. Dobra, 8 pochodni powinno wystarczyć. Z 2 takie i wyruszamy. Mam nadzieję tylko, że wszystko się zakończy pozytywnie. Zobaczmy tylko dobrze. Czy może używać wszystkiego? Czy ja musiał być na trzeciej pozycji, żeby mieć dostęp do tych rzeczy? Szkoda. Szkoda, szkoda. No ale cóż. Nie będę się tym przejmował jakoś szczególnie. Na razie jeszcze będzie na tej pozycji, chociaż czy ona ma dostęp do swoich lecień z drugiej? Oj. Nie będę miał jednoosobowego leczenia, no ale w ten sposób będę mógł... Chociaż... Dobra, na razie idziemy jeszcze, no... Wybaczcie moje niezdecydowanie, ale... Dobra, jednak idę tak jak było. Mam to było tak... Tak... Nie no, czegoś jest tu mniej niż było chyba. I tak, dobra, wyruszę w ten sposób, nawet jeśli wziąłem więcej niż ostatnio. I wybaczcie moje długie niezdecydowanie i w ogóle, ale... No, liczyłem na to, że wyprawa ta weterańska będzie trwała dłużej i... No. Rozumiecie po prostu chyba cały kształt. The smell of rotting fish is almost unbearable. I jakie tu mamy zadania? 90% sal. Ile ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, oj, to nie wiem. Dobra, wiecie co, lepiej zjedzimy wszystko po kolei. Może ewentualnie tą sobie odpuścimy, no ale... Za dużo tego ale. Super. Ślimaki. Nie chcą to może jakieś potężne oponenty, mówiąc... Językiem dosyć takim niezrozumiałym, dziwnym. Jednak są bardzo wkurzające przez swoje 75% odporności. Nie mógłbym się ich pozbyć w ten sposób. I chyba nawet jednego udało się pozbyć. Czyli zaużywanie tego zwiększa sobie skuteczność redukcji stresu. Ja się zmienił chyba bardziej niż kojarzyłem. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Proszę, proszę, proszę. No. Czyli tylko ten ślimak tak szczerze cokolwiek zrobi. A sam w sobie on nie jest jakiś groźny. Wkurzający jak najbardziej, ale nie groźny. No, jeszcze unik. Zapomniałem. Tak ty jak on, to mają bardzo wysokie szanse na unik. A, czyli to pięcie sztyletem zmieniam pozycję. No cóż, nie jest to może najbardziej pozytywny pomysł na działanie. Tam ogólnie. No, ale, no przeżyję. Z pierwszej pozycji też jakoś. Z tą drogą będą się też w końcu kiedyś zrobić mój pomysł na używanie Arlekina, taki powiedzmy dosyć ryzykowny. Ludzie wynagradzający to swoją skutecznością. Najczęściej, jeśli dobrze się wszystko uda, potrafi nawet wyeliminować jednego z wytrzymalszych wrogów w rundzie pierwszej. Chociaż ja tu niczego nie mówię, bo jak zwykle może nie wyjść, jeśli bym chciał kiedyś wam to pokazać. I co my tu mamy? Trochę żywności i dużo skarbów, czyli to na co liczyłem.
Skarby. Chociaż bardziej bym chciał te koralowce. Antynegatywne. Są dużo, powiedzmy, bardziej pożądane przeze mnie. To chyba najlepsze określenie na tą sytuację. I niestety tutaj coś jest, więc pójdziemy tu i potem zawracamy. Tylko kto się zajmie pułapką? 70, niech będzie on. Curious is the trap maker's art. His efficacy on... Nie, to akurat musiałem zrobić. Nie ma przebacz. Mogę, że zmarnowałem sobie teraz usunięcie jednej negatywnej cechy? Kolejny dziennik. No ale mimo tego wolałbym jednak... no mieć jakikolwiek pożytek z niego, niż czekać, aż on w końcu się ruszy, chociaż zawsze będzie ostatni. I... mamy koralowiec. Co on ma? Taką cechę. Tutaj mamy... może być. Może być i... okej. No. Chyba nasz już, można powiedzieć, istny weteran, chociaż jeszcze nie w randze weterańskiej. Bob będzie musiał tego skorzystać. I Hieromania. Bo coś jeszcze co miał. No co na niego mi to klika, chcę jego sprawdzić. Hieromania, nie Hieromania czy coś, ale... zawsze jeden negatywny nawyk mniej. I teraz tylko najgorsze, wrócić przez to wszystko. Jak nic, dzisiejszy odcinek może być nawet dłuższy niż odcinki z Sekiro, które do tej pory powstawały. No, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Bo jak zapewne wiecie, ja to robię tylko dlatego, że po pierwsze gram w gry, a po drugie, żeby sprawiać wam przyjemność przy obserwowaniu mojego wspaniałego lamienia. Czy coś w tym stylu. Tak, jakoś tak. Chociaż, żeby nie było, ostatnio zaobserwowałem, że jednak potrafię coś osiągnąć w grach. Nie zawsze. Nie są to jakieś wielkie sukcesy. No, ale są sukcesy. W sumie zazwyczaj tego słowa, ale używam. Więc może pójdźmy dalej z przygodą. No bez jaj. Ostatnie zioła. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. No i cóż, będę on dodatkowe koralowce, to oczywiście nope, już nic nie zrobię, podziałam się skończyła. I kolejny wkurzający przeciwnik. O, jak przykro. A wiesz, bo miał się ich mocniej pobić. Ty wszyscy są nadrealni? Chyba tak. I tak. Kto jest z nich najwierniejszy? Prawdopodobnie ten, więc niech będzie, że tego ogłuszę. A przynajmniej spróbuję. No i kara boska. Dobiję kogoś nią? Nope. Więc niech będzie, że chociaż ten będzie bliższy śmierci. Czemu akurat na tą dwójkę, która nie ma kontry? Jezu, jak dużo on już ma stresu. Czyli Bob też ma dużo. Jak na Boba. Coś mówi, że po tej rundzie przygód będą musieli się odstresować dosyć ostro. No dobra, bo może niekoniecznie. A może jednak? No i to ja nazywam porządnym atakiem. Ja dosyć, że nie trafił, to jeszcze zaatakował tego, na którego liczyłem, że zaatakuje. Teraz to by się już przydało niewielkie uzdrowienie. Bo jednak wszyscy byli chociaż trochę ranni. Może oprócz niej. Dobra, bo teraz tylko sam siebie ulecz. No, mogło ci pójść gorzej. Przynajmniej nie rozkrwawiłeś samego siebie. No i na koniec. Udało się. To niestety jedno trupo zostało. So too will resistance. Czy ktoś widzi moją sytuację? Przez moje chomikowanie materiałów po raz kolejny jestem już zapchany. Tylko teraz chcę zostawić. Uff, chyba to jest oczywiste.
Będę żałował jak Nissan. No. To jest zbyt cenne. Rozkrwawił się, a pełni funkcję tylko dekoracyjną. Super, żywność mi się już kończy. Ale mam koralowce, no więc... Chyba nie muszę mówić, kto idzie teraz znowu na terapię roślinną. No, też. Nawet dobrze. Przynajmniej teraz będzie łatwiej go odstresować, jeśli... Powiedzmy, sale prywatności będą zajęte. Nawet nie wiem, jak mam to określić, no ale... No i to ja nazywam porządnym cięciem. No i jak zwykle fala stresu, nie na tego, na którego miałaby pójść. Mogę jakoś go dobić? Nie, czego nie go dobiję? W takiej sytuacji... Jego się spróbuj pozbyć. Jeszcze jego też trzeba będzie szybko ubić. Ale na początku zawsze muszę być kara boska. I... nope. A chwila, chwila. Jest, wiecie co, ja sobie teraz uświadomiłem, że ja wszedłem ten poziom weterański bez tak naprawdę weterańskiego ekwipunku. Tak, naprawdę, Jezu, nie, jak mi ja idiotą musiałem być, żeby myśleć, że mam odpowiedni ekwipunek. Czyli w sumie sam posłałem na śmierć tych moich tamtych. Jezu, jak jeden mnie idiota. No cóż, przepłaciłem za to życiem postaci, która była dosyć... W sumie co ja mogę nie powiedzieć, była po prostu przeciętną kapłanką, ale przynajmniej była już gotowa na porządniejsze wyprawy. A teraz Bob będzie musiał zająć jej miejsce na wszystkich weterańskich wyprawach, które następnym razem, mam nadzieję, będą lepiej wyposażone. Za chwilę. Pierwszy poziom pozwala na to, drugi... A to dopiero to był sprzęt na drugi poziom. Chyba ten zielonkawy kolor mnie po prostu zmylił. Nie, no jaki za mnie idiota. Dziab. No cóż, pewnie większość z was to zaobserwowała wcześniej. Się na mnie... kurzała czy coś, chociaż... Proszę, 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 proszę. Żebym tylko miał miejsce. Mogło być gorzej. Teraz proszę to przynajmniej pozytywnie. Zestresował tą postać, która jeszcze... No może zostać zestresowana bez jakichś wielkich konsekwencji. Co na takie słabe te krwawienia? Dwa punkty na rundę. Aby się wydawało, bo ktoś miał mocniejsze. Choć pewnie, jak już mówię, wydawało mi się. Bo jednak moja pamięć nigdy nie była jakaś idealna. A ten mikrofon dalej jest za głośny. Nie wiem, czy mam jakiś wzmacniacz sygnału mikrofonowego gdzieś podpięty i ja o tym nie wiem, czy co. Ale... No ale... Ciągle z nim walczę, a on ciągle jest za głośny. Nie wiem, się plączę w swoich słowach, ciągle... Używam tego, co nie chcę używać i w ogóle. Więc no może najpierw po prostu nie słuchajcie mojej opaniny, tylko skupcie się na odcinku. W sensie na grze. Tak. Jump. I oczywiście przeżył. Bo jakby inaczej. A w sumie jednak po mnie samobójstwo nawet nie przeżył, więc jestem z niego dumny. Dobrze, że jakoś niespotykanie dobrze sobie radzi. Nie to, żeby mi to nie pasowało czy coś, no ale jednak...
A handsome reward. Jest to miło zobaczyć taką... Najbardziej to określić pozytywną wyprawę. Chociaż możliwe, że wywołałem wilka z lasu tym swoim marudzeniem. Miejmy nadzieję, że nie. Nie zostawiłem niczego, a pożywienie mi się skończyło przez moją głupotę. Ktoś mi mówi, że jednak to wspaniałe, pozytywne podróżowanie może się zmienić niedługo w coś gorszego. W ogóle do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, czemu ten gościu nosi ze sobą się jako broń. Wszystko w przypadku większości postaci jest zrozumiałe, da się zrozumieć, czy tam chociażby wyjaśnić jakkolwiek. Tutaj nóż rytualny, jakieś coś, po prostu tak się odda badaniom tych nadrealnych, że wie, co jest najskuteczniejsze, zna rytuały te wszystkie powiązane z nimi. Okej. No tu weteran wojenny używa tego, co chciał. Tutaj kapłanka bojowa po prostu uczyli ją, czy tam szkoli na coś takiego. Na Arlekin. Z tego co pamiętam, to jest tam przedstawiony jako zwyczajny muzyk i tak dalej. Nikt, powiedzmy, szczególny. Może jakiś ktobójca, no ale jednak sierp. Dalej jest tematem, powiedzmy, dla mnie niezrozumiałym. Czemu akurat sierp? Nie wiem, dobrze, że tego jeszcze nie nosi młotka czy coś, ale... No, chyba rozumiecie, do czego zmierzam. Trochę niespotykane, żeby w wojnie używać sierpa. Rzeczy, co wszystko da się nazwać wojną? Pędzę jakąś batalią, bitwą, zmaganiami rodzinnymi, ale chyba na wojnę to jest za dużo. Przecież za mało właściwie. Wojna to za dużo powiedziane jak na ten temat. I w sumie takim sierpem zwyciężyły. Jej. A trifling victory. Not a victory. Chyba za dużo kluczy wziąłem, jak nic. I się zaczyna. I się zaczyna komplikacja spraw. Łopat nie ruszę. Drewno na pół w sumie już tak żywności nie ma na to, żeby cokolwiek tam zrobić. Co tylko jest bardziej potrzebne? Po pierwsze chyba. Nie, no tak nie potrafię tego zostawić. Co jest najmniej wart. To był chyba najgłupszy ruch, jaki mogłem zrobić. Z konsekwencjami pewnie będę się mierzył już w tym starciu. Łopata? Tak. Jednak nie. Jednak dostałem nagrodę nawet za tą decyzję. I pewnie tam będzie bitwa. Nie? I mamy już na liczniku w sobie tyle, co zazwyczaj trwa Sekiro, także no... Miło było i w ogóle. Mechanical hazards possessed by evil intent. I co my tu mamy? Teraz. I cóż, mam. Błagam, żeby był powrót, Nie ma powrotu. Ej, gra mnie po prostu nie lubi i tyle. A ja już chcę kończyć. W takim tempie po prostu jak nic nie zmieszczę się z czasem do wrzucenia. Może nie dzieliłem się. Drugi z wędrujących bossów. Kolekcjoner. Jezu, nie. Ja sam nie wierzę, co tu się dzieje. Wiecie, to jest naprawdę trudne starcie. Ale trudna nie jest na to przygotowana. Nie, jak nic tutaj będę potrzebował bardziej wsparcia od strony tamtego. Gościa i... Tak. Się zaczyna się. Wzywa swoich podopiecznych. Pupilków i w ogóle. Jednak ja chcę jak najszybciej jego unicestwić. Nie będzie to proste. Podstawą jednak będzie garda. Muszę mu aktywnić jak najszybciej. Proszę, miała być spokojna wyprawa, ale wiecie co? Z powodu, powiedzmy, całokształtu to chyba...
Nie, no ja normalnie nie wiem, jak ja mam to teraz rozwiązać. Będziecie mieli taki długi odcinek, że po prostu... 12? Jezu, jeszcze się za 10 leczy? No, bez jaj. Ból głowy. Co to powoduje? Jak mam z czymś takim wygrać? Inspirująca nuta... Nie no, bitewna ballada. Jak mówiłem, teraz on tu głównie będzie pełnił rolę wzmacniania wszystkiego, co się da. Ten ma największe bonusy, więc jego trzeba ogłuszyć jako pierwszego. Nie, oczywiście się nie uda, bo po co? To chociaż się go pozbędę. Nie, no sytuacja jest zbyt poważna, żebym mógł atakować kolekcjonera. Nie chcę stracić Bopa. Kapłanka jeszcze jest nikim, ale Bop? Nie, jego śmierć mi sobie nie wybaczył. Ta tylko była idealna okazja, żeby chociaż go trochę zranić przy okazji ranienia kogoś innego, więc... Garda się po tej rundzie kończy. Tam riposta, nie garda. Ale kolekcjoner jest zbyt niebezpieczny, żeby go nie bić, kiedy jest okazja tylko. Proszę, uniknij. Jakie mamy z tym wygrać, jak ktoś leci co chwilę za 10? Oszołom. Nie, ciekawe mają nazwy naprawdę tych zdolności swoich. Teraz albo nigdy. Proszę, proszę, proszę. Słuchało się. Obecna sytuacja sugeruje, że Bob dalej nie może nic zrobić, tylko musi leczyć tą kapłankę. Czy ty jej życzysz śmierci, czy co? Dobra, przynajmniej jej się pozbyliśmy. Sytuacja jest naprawdę niebezpieczna, no ale kolekcjonera trzeba się pozbyć, więc... O, to było najgłupsze, co mogłem zrobić. No, jasne. Wrota śmierci. Przywołanie kolekcji i znowu ucieka. Zbroi mistrz... Oprycha. Teraz jest taka sytuacja, że już nie. Nie. Sytuacja jest zbyt poważna. Sytuacja jest zbyt poważna, żeby sobie z tym radzić w klasyczne sposoby. Musimy jak najszybciej pozbyć się kolekcjonera. Wraz z nim chyba kolekcja też znika. Ciężkie to będzie starcie jak nic. Ale ja się nie poddam. Zresztą nie mogę uciekać. Dopiero ucieczki są możliwe od tego, jak jeden gościu z drużyny ci zginie. Teraz to było wyjątkowo słabe. Zresztą nie wiem, czym to się nazywa ból głowy i to daje takie bonusy. Czy coś... Tak właściwie to może nie tyle, co więcej jestem w stanie podejrzewać. Gdyż, no nie wiem, czy zauważyliście, ale ci oponenci są głównie głowy. Zresztą też od niego się dobywa najczęściej artefakty w postaci tych głów, co tam jedną mieliśmy i traciliśmy. Nie no, gorzej być nie może. Chroni kolekcjonera. Więc trzeba się jego pozbyć. Proszę. To było prostsze niż się spodziewałem. I oczywiście już teraz przywołuje kolekcję i znowu ucieka. A teraz mamy... Oprych, nie na dobrze. Poświęcić ją. Nie, nie, nie. Nie mogę pozwolić sobie na utratę chociaż jednego członka drużyny. Kolekcjoner musi zginąć. Blokuje mnie na granicy śmierci i w ogóle. Ale ja się nie poddam, dopóki nie pozbędę się kolekcjonera. Brawo, Bob! Brawo! Proszę, pozytywne, pozytywne, pozytywne! Czemu? Czemu gro mi to robisz w takich sytuacjach? Chociaż może, mimo jego
złego stanu psychicznego. Nie wiem, tak szczerze, póki mamy Boba, to jeszcze mam nadzieję. Póki on i Bob będą żyć. Ta dwójka już prawdopodobnie idzie na stracenie. Ale dopóki ta dwójka żyje, jest jeszcze nadzieja. On może chronić, on... No, on widzicie, jak morduje kolekcjonera. Riposty się kończą. Przydało się uchronić Boba, ale... Sytuacja jest zbyt poważna, muszę unicestwiać całą kolekcję. Dzięki temu łatwiej będzie trafić na kolekcjonera. W sensie, no, rozumiecie, atakami. Dobra, czyli teraz on. Czyżby, czyżby? Tak! Tak! Jest! Wiedziałem! I... Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Mam porządny przedmiot. Niech Bob go weźmie, jego leczenia są po prostu potężniejsze. Nie mam bandaży, więc... To będzie starcie po prostu na miarę wszystkiego. Dobra, Bob. Zaczynamy. Leczysz ją? No! Bob! Nie! Wiecie co? To już jest przesada. To już jest przesada. Drugi raz. Prawdopodobnie nie będzie odporny. Nasz gościu znany jako Bob będzie odporny... Jaki odporny? Odpowiedzialny za śmierć kogoś. Ej, całe szczęście nie. Redukcji stresu i w ogóle super, ale nie. Ja muszę ich unicestwić zanim będzie za późno. Żadnych ripost niczego, nawet jestem skłonny po prostu tłuc ile wlezie w tych wrogów. Mogłem się wycofać. Nie ukrywam. Może to jest błąd z mojej strony, że zdecydowałem się na coś takiego. Dobra, Bob, teraz odpokutuj za swoje grzechy. Ale tak, to nie jest ta sama postać. Zapomniałem. On po prostu jej nie lubi. To było co najmniej jedny Bob. Chociaż dostał przynajmniej karę za swoje niekompetencje. Dole nie nałożyłem w sumie riposty. Jest wrót śmierci, czyli klasyka. Ale dzięki temu, że weszła na wrota śmierci dopiero w swojej rundzie, to od razu leczy, żeby pozbyć się wód śmierci. Dobra, Bob, teraz co byś mógł zrobić jakiego, żeby się przydać? To mnie wyleciał. No, teraz odpokutował tak szczerze za swoje grzechy. I oczywiście załamanie. A moment of clarity in the eye of the storm. Tego bym się nie spodziewał. Może jeszcze jest dla nas nadzieja. Na ten moment już muszę po prostu ripostę aktywować. Po prostu za długo już bez niej siedziałem. Mądry wybór z tą ripostą. Jest bliski śmierci, to prawda, ale... Jezu... Ile mam? 3... 2... Dobrze, najlepszy ruch.
Czyżby ta wyprawa pomimo spotkania z kolekcjonerem miała się okazać sukcesem? Tak, 50 minut na liczniku. Chyba najdłuższy odcinek ever. I Bob się złamie. Oczywiście, że się złamie. Fear and frailty finally claim their due. Mam tylko jednego bohatera zdrowego psychicznie. Przez zdrowego psychicznie mam na myśli nie pod wpływem dowolnej ze stresowych. No. Nie pod wpływem dowolnego ze stresowych stanów. I. Oczywiście, że zero. Mogłem być tym drugim, była mocniejsza. I teraz dokończę robotę, bo. Mam nadzieję, że to się zakończy robotę. Nie zakończyło roboty? Czy ja muszę iść jeszcze dalej? Wiecie co? Nie sądzę, że to był mądry pomysł. Ale ja chcę ukończyć tę wyprawę. Za dużo to się stało, żeby nagle. No jasne. Cóż, to chyba było na tyle. Jeśli chodzi o całą tą wyprawę. I zobaczmy. Mogło być gorzej. Self-preservation is paramount at any cost. Może przynajmniej dostanę tą klątwę całą. I już, po sprawie. Dziękuję bardzo. Jedyne zbawienie, czyli Bob. Raczej zawiedzie. Wiecie co, chyba nawet porzucę tą misję, patrząc na cały kształt. Tak dużo nam się udało, nie chcę tego zaprzepaścić. Tak, jestem skłonny to porzucić. Jezu, nie. Dzisiejszy odcinek jest taki długi, że... Nie wiem, to jest chyba najdłuższy odcinek w ogóle w historii mojego istnienia. Dobra, więc teraz Bob, proszę pokuż swoją możliwość. Grzeczny. Co prawda rozkrawiłeś, ale grzeczny Bob. Nie, to już koniec jak nic. Nie mówię, że ta wyprawa ogólnie to jest koniec, w sensie, że ta bitwa. Ale jak nic, to jest koniec po prostu. Drugi raz takiego odcinka nie zrobię. Będę robił jedną wyprawę na odcinek, nawet jeśli trzeba będzie. Nigdy po prostu nie zrobię dwóch wypraw, jeśli chodzi o jedna będzie średnia. Nieważne, czy odcinek będzie o 5 minut, bo to była jakaś wyjątkowo krótka średnia wyprawa. Tak, krótka, ale średnia. Taka gra słów, ale prawdziwa. No, grzeczny Bob. Grzeczny. No więc po prostu. Miejmy nadzieję, że następny pokój będzie pusty. Chociaż czy. Nie musi być pusty. Mimo naszej kiepskiej sytuacji. No mimo naszej. Bądź co bądź ryzykownej sytuacji. Czemu to zrobiłem? To kontynuując, mimo naszej wątpliwej sytuacji i tak udało się. Dość daleko, co oznacza, że może nawet będziemy zwycięzcami całej sytuacji. Cała wyprawa. Wszystko, po prostu. Proszę. Jest. I jakie to znowu skarby? Tylko na krew nie ma miejsca i wiecie co, ten jeden raz ten flakon krwi nawet odpuszczę sobie. I uwaga, uwaga, w tym oto momencie zakończamy wyprawę. I... No, gra była bardzo życzliwa z tym, że ten pokój jednak okazał się pusty. Dobra. Odzyskaliśmy na pewno to, co wydałem, może nawet więcej. Badziewne może być, ale tak badziewne. Super. Tak czy siak, mamy kolejnego weterana. Wszystko się kończy.
you will know the tragic extent. Nawet nie będę nic robił, po prostu dziękuję za uwagę i w ogóle. Po prostu, no, do zobaczenia w następnych odcinkach i w ogóle, hej.